Tygodnik Wprost układa, moderatorem życia politycznego. Układam co roku taką listę 100 najbogatszych Polaków. A ta setka najbogatszych Polaków, jak już nie ma innego wyjścia, to musi publikować swoje dane finansowe, ujawniać swoje majątki, bo jest właścicielem spółek, akcji. No dobra, nie ma tam ojca Tadeusza. Nie ma tam ojca Tadeusza, ponieważ on leje na to bardzo ciepłym moczem. Nie wiemy, czy klarownym, ale na pewno z pianką, ponieważ jeszcze się nigdy nie zdarzyło, żeby Tadeusz Rydzyk spełnił wymagania koncesyjne i określił swoje finanse, składając sprawozdanie doroczne. Jeszcze się taki cud nie zdarzył. A bo na cud trzeba sobie zapracować. I jajco. No i nic.